Janusz Moszyński został pełniącym obowiązki prezydenta Gliwic. To on przez najbliższe 90 dni będzie rządził miastem. Dziś przyszedł po raz pierwszy do pracy na nowym stanowisku. Nie wszyscy mieszkańcy jeszcze wiedzą, kto zastępuje Zygmunta Frankiewicza. Właśnie nie, jestem się zastanawiam, kto będzie teraz za Frankiewicza, który został senatorem. Nie mam pojęcia, chyba zastępca. Pan Janusz Moszyński tymczasowo, na 90 dni. Dobrze. Znane panu nazwisko? Nie, dopiero go poznam. Niektórzy mieszkańcy mieli już okazję poznać Moszyńskiego, bo był zastępcą Zygmunta Frankiewicza w latach 1998-2006. Był też marszałkiem województwa śląskiego w latach 2006-2008. Zygmunt Frankiewicz prezydentem Gliwic przestał być po 26 latach. Miał tak duże poparcie w mieście, że spodziewałam się, że jeśli kandyduje na senatora, to na pewno nim zostanie, więc nie byłam zaskoczona. Aczkolwiek szkoda, bo fajnie rządził miastem. Teraz rządzić będzie ktoś inny, bo zgodnie z prawem wkrótce zostanie ogłoszona data przedterminowych wyborów. Najprawdopodobniej odbędą się pod koniec grudnia lub styczniu. Janusz Moszyński nie wyklucza, że w nich wystartuje. Moim obowiązkiem jest zadbanie, żeby przez ten okres miasto sprawnie funkcjonowało. Natomiast robienie jakichś rewolucyjnych zmian w tej chwili na wejściu byłoby trochę niepoważne. Trzeba się przede wszystkim wielu rzeczom spokojnie przyjrzeć. W wyborach ma wystartować dotychczasowy zastępca Zygmunta Frankiewicza, Adam Neumann, który uzyskał już poparcie swojego byłego szefa.